We are lost, Max. Our family is being torn apart. God damn it! It's time to bring this little hellhole to the ground. We're in the jungle now. Witam was w kolejnym odcinku Max Payne'a. W poprzednim odcinku zdarzyło się sporo. Przy ujeździe. Na fawelę wojska. Russell said there's a good place to hide in the back. Just try to stay calm. Come on. You okay? Let's go. Czy wszystko z nią w porządku? Właśnie, trochę dziwnie wygląda. No, ostatnie wydarzenia z ostatniego odcinka, no... I guess this is it. Nie były zbyt fajne. Marcello został podpalony. No i uratowaliśmy tylko Giovannę. Trochę gimnastyki. No i jakieś takie uzumowisko autobusów. Które natrafiliśmy. Oho. Try to stay calm. I know this is fucked up. I'm pretty calm. I'm also pregnant. No to super. You better be shitting me. Me and Raul, Pasos you call him. We just want to live somewhere away from this shit. I understand. I wanted that too, long time ago. What happened? Just didn't work out that way. Sorry to hear that. Maybe things will be different for you two, I mean. Passos is a lucky guy. Idzie wojsko. Bez zastanowienia wchodzą. Mamy tylko pistolecik, a oni uzbrojeni po zęby. These guys are here for your baby shower. Na pępkowe. Max zawsze musi dosypać strzelby. A ja zwykły pistolecik. Jakoś chyba zaradzimy. Siedzi. Elegancko. Tylko żeby nie dać żadnemu podejść. O Jezu! Wariacka. It's gonna be okay. Just calm down, I said. Calm down? Are you out of your mind? Super, snajperzy. Giovanna, just wait there. I'm gonna be here soon. There isn't going to be a soon if we stay here. We have to move. Giovanna, get down! Co za baba? Pięknie. Uspokoi się ta babsko w końcu. Jest mega niedorzeczne zachowanie z jej strony. My tutaj nadstawiamy karku i to nadstawiamy mocno karku. A ona tutaj robi swoje szachermacher. Co on Max nie mógł? Aha, dobra, zamknięta. Make sure you stay out of sight.
Zacznijmy sobie. Pięknie. Granat. Ho, ho, ho. Trochę gimnastyki widzę. Do tyłu, do tyłu. Znowu. Obrócisz tą broń? Max, dawaj, 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 dawaj. Daj mi szansę. Trudno. No nic. Zgon to zgon. Pięknie. Dobra. Tylko strzelba mi została. Dobra. Wyknijmy sobie. Dobrze, że przeładowywałem. Short of riding in on a parade float, we couldn't have made our arrival more obvious. We had to hide someplace out of the open. Widzę, że nie jest wesoło. Robią chyba z nas ofiarę. To teraz to talk to me. Podejrzyjmy się, może coś znajdziemy. I had to get this poor girl out of there. No i zrobimy to, uratujemy ją. Oh my god, Max! Max! What's going on? What's going on? I don't know, but we gotta get the hell out of here. Let's go. We're not going to make it, are we? We'll be fine. We're just gonna lay low till Passos gets here. Uda się, uda. This wasn't looking good. What the hell were Giovanna and Marcello thinking going in there by themselves? Właśnie. Guess their plan was no more idiotic than mine, and I couldn't really fault them for losing faith in the Bronco's security detail. Just check this. Ochrona Bronco. A barely recovering alcoholic and an unarmed pregnant woman. We were hardly a SEAL team. I put our life expectancy at 5 minutes. If we were lucky. If you can lift me up there, I'll see if I can lower it down. Right. Ja bym nie ryzykował. Tam może być pełno tych komandosów. Giovanna was a brave girl. She wasn't giving up. I guess that meant neither could I. Właśnie, skoro ona się nie poddaje, to dlaczego my? Well done. Janab. Stay close and keep quiet. Idą na dole. Damn it! O kurde, pełna obsada widzę. I jedziemy. Wszystkich wybiliśmy bardzo efektownie. Hold on. Zaraz znajdziemy guzik. You get through to that next room? Da radę. Yes, I think so. Well, that may be our best bet. Go on, I'll meet you there. Are you sure? Yeah, don't worry. I'll find a way through. Just stay quiet and keep down. No właśnie. Tylko spokojnie.
A my się rozejrzyjmy w takim razie. Aha, nie mam mojej broni ulubionej na tą misję, czyli tego oto właśnie fala. Jest chyba jedyna sensowna broń na tą misję. Jeżeli oczywiście mówimy o ataku na średni dystans. Na krótki dystans pistoletu. Tam to jest jakiś przycisk. Na razie nie chcę go używać, bo chcę tutaj przejrzeć wszystko. No nic, wygląda na to, że jest spoko. Użyjmy. Naciskaniem. Przycisków oczywiście. Wchodzimy. To be something. No właśnie, gdzieś musi być to zajście. Nie ma to. Tyle jeżeli chodzi o szukanie przejścia. Pięknie. Autobusem kogoś przytrąciłem chyba. Czekaj tam kurwa, widzę wyrywny jest jakiś. Spokojnie, testek starszy dla każdego. Z każdej mańki mnie zachodzą. Zbyt wcześnie. No i teraz ostatnie podrygi. Dobra. Pięknie! Wyczyszczony teren. Co my zrobimy? Gdzie? Aha, udało się. Are you okay? I think so. There must be a way to drop those stairs down. Wait a second. I'm going to try something. No to. Aha. Myślałem, że to alarmowe. To się lekko przestraszyłem, ale to widać jednak nie alarmowe. Miałem praktycznie amunicji. I to mnie trochę przeraża. Poczekaj, zbieramy. Może jeszcze jakieś leki? Tu nic nie ma. Z takim stanem zdrowia daleko nie zajedziemy. O! Mamy złotą M4 Super. Już każdą strzelbę, jaką podniesiemy, będzie ona złota. Coś mamy. It felt strange dealing with any of this without a lining of scotch on the stomach. This would have to do. Tutaj coś? Nie. Idziemy na górę. Come on. Let's get the hell away from here. Go on, it's okay. Right behind. Wyjdziemy. Coś jest? A telewizja? Nie, nie, nie! Nie będziemy oglądać. I must be losing it.
strzelmy sobie kontrolnie. No są. Trzech. Czekajmy. Ninguém sabia que ele ia ser um problema tão grande. Eu disse que a gente devia ter matado ele no estádio, né? Agora é muito tarde. O que a gente tá fazendo aqui? Isso é perda de tempo. Cala a boca e faça o seu trabalho. Não vamos sair daqui enquanto não vasculharmos o lugar inteiro. Scott, Scott. Tego też skumam. Piękne punktowanie. Nie uciekniesz od Maxa. Czy któryś na tyle dostał, że krzyczy. Our day had started with us hiding in filth and got progressively worse. My luck was running true to form. Or rather, I was running true to form. No dobra, zejdźmy na dół. Rozejrzmy się. Rozejrzyjmy. Rozejrzmy się. Powiedział. O, pięknie. Jest złoty fal. Z większym magazynkiem, lepszą celnością. Czego chcieć więcej? Poruszajmy. My chyba wszystko jest ok. No to do roboty. Już chyba coraz bliżej jesteśmy. Uwolnienia działamy. Should we wait here for Basos? No, it's not safe enough. Come on. Gdzie właśnie jest ten Basos? Syrena. Max! Quiet! You're the one breaking in. No, you're the one breaking in. Pięknie. Ochroniasz. Nawet nie zerknął, czy tam ktoś jest. Open the door. Pięknie. No, my jak zawsze. Ekipa porządkowa. W piękny sposób. Pozbyliśmy się apteczek. Kucnijmy chociaż. Że chcę ruszyć to. Piękny lot. To był piękny lot. Jakby mawiał Tetris. Dobra. Tu coś mamy. No
znajdziemy. Pączki. Otwieramy. Wrota. Pięknie. Chciałbyś, gość. Chronimy ją, więc no nie ma szans, chociaż ją może dobrze ochronimy. Zabrali mi moją złotą broń. Driven a bus before? Of course I haven't. Ever shot anybody? No. Well, it's drive or shoot, sister. And right now, I reckon I'll be better at the shooting. Come on, you can do this. No, to pobawimy się trochę w speeda. All right, now listen to me. I give you the word. I want you to slam it into gear, full on the gas, and drive us the hell out of here. What? Just drive the fucking thing straight and keep on going. Relax. You can do this. Ready? Go. Go. Jazda. Ale to więcej ich matka nie miała. Coś armia. Pięknie. Pięknie, rakieta leci. Nie zdążył. No, widzę, że punkty karne się będą zgadzać. Jakby oni tylko chcieli na kontrolę raz, a my ich tak tutaj chamsko, jest pasos. No pięknie, pięknie, pięknie! Nie wygląda to zbyt optymistycznie. Giovanna też żyje. Dobrze. We're okay. We're okay. You good? Yes. This handy piece of driving. We gotta get out of here. Quick. Jest fal. Dobrze. Son of a bitch. Quick. Come on. Giovanna, go. I need you to get up to the roof of this building and get the passos. Tell them to wait for me. Now go. No, a my? Go! A my sobie postrzelamy. Jezusie, armia. Prywatna armia. Dobra, chowamy się. Pięknie. Po co wstajesz? Chyba ci koniec tego rozdziału. Trochę rozstrzelali nam tą
ten nasz środek transportu. I was just about to run to the roof when my savior and friend, the man whose unborn child I had just killed for, decided to leave without me. No, czyli olali nas nawet. Taka pomoc. Oi, Max! Get in! Quick! O, Da Silva. No, on zagwarantował. I can't believe that bastard just flew off on me. After everything we've been through, I saved his girlfriend's life. Raul Passos? Yeah, Raul Passos. Yeah, I know. I thought you guys were very close. We were. Well, you know what? I did a background check. Jesus. I mean, I thought the two of you worked for Rodrigo Branco. Yeah, so? So? Właśnie. Did you get paid by Victor? Victor? No. Well, Raul Passos did. 6 times. Dating back to a few months before you turned up. He even paid for a ticket for him to go to New York. Why? I don't know. My guess is to meet you. But why? I don't know. Maybe he liked you. Maybe he thought you needed a break. That's funny. I don't know. Maybe he wanted some dumb gringo to come down here to shoot things up and maybe to take the watch for Rodrigo when he got shot. I don't believe that. Why? Because you're not a dumb gringo? Or because you are? Nieźle. You know, I have no fucking clue anymore. Wysiad? Chcę myśleć? Sprawdzaj sytuację. Okej. Let me ask you something. What? Well, what is it that you really thought that you were doing down there in Panama? Hmm? And don't tell me you're so naive as to think you were just down there guarding a woman. I didn't know what to say. I had been so loaded in Panama, I could scarcely remember my own name. I know things had got real heavy. No i w ten sposób rozpoczynam kolejny rozdział. Tak więc trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.